Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Patchol i jak wiecie, teraz odcinki są montowane, aczkolwiek sprawdź zanim kupisz, jest w nocy, a mój montaż jest tak, seścik śpi. Dlatego ten odcinek nie będzie montowany. Druga sprawa, mam dla was nowinę, czyli właściwie ekran mi się trochę przesunął. Okej, działa. Rozdałem nagrody. Rozdałem nagrody za Wspieraj Twórcę, czyli za nasz konkurs. Za luty i mam screeny, mam wszystkie dowody i tak dalej, które będą na odcinku z Iconica, czyli jak odbiorę Samsunga Galaxy S10 tam plus coś tam, odbiorę skina, nagram odcinek dla was, tam będzie pokazane wszystko, żebyście mi uwierzyli, że to nie było ustawione, nic tam pokazane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak, zaczynamy odcinek. Mamy dwa nowe skiny, mamy zbiera, który jest zielony i powinien być za 500, jest za 800. Możliwe, że jakiś bug albo coś się stało. Nie jest on ładny, nie kupiłem. I ma brzydki dźwięk. Bardzo brzydki. I mamy dziwną lotnię. Która tak na siłę by mogła być, ale ze względu na to, że gram praktycznie cały czas z parasolkami, to jej nie wziąłem. Lotnia też za 800. Mamy dwa skiny. Faceta, który jest średni i ma średni bugbling. Oraz babeczkę, która jest zajebista. I zaraz wam pokażę dlaczego. I teraz tak, babeczka ma skrzydła. Skrzydła są spoko, aczkolwiek są za bardzo takie szerokie. I babeczka ma edycję stylu na zwykłą babeczkę. Z przodu dziwnie wygląda, aczkolwiek w grze wygląda świetnie. I wydaje mi się, że pokażę wam tego skina w postaci, którą najbardziej by mi się podobała bez backblinga na przykład. Bo ten skin ma wiele wersji, na przykład tryhardowy, czyli właśnie tak jak teraz, i nie tryhardowy, czyli tak, właściwie ten skin jest dla każdego. Zobaczcie, edycja stylu, czyli mamy teraz fajny tryhardzik, fajnego skina tryhardzikowego i fajnego skina z maską, jeżeli komuś się podoba, można brać. Okej, wezmę go z maską, bez backblinga, ponieważ te skrzydła, wydaje mi się, że te skrzydła są takie średnie na jeża, a ten backbling w ogóle nie ma żadnej edycji stylu. Ten bugbling też jest dziwny. Totalnie mi się nie podoba ten bugbling. Zobaczmy od razu skrzydła. Zobaczmy od razu skrzydła. Wiem, że dużo osób z was czeka na od razu, żeby skiny, skrzydła na koniec, ale te skrzydła są takie dziwne troszeczkę. I kurczę, no nie wiem. Aha, chciałem wam się pochwalić. Pirata już mam takiego. Czyli fioletowy kolor, czerwona ta płachta. Nie, te skrzydła są średnie. Te skrzydła jako bugbling do innych skinów są średnie. Zobaczmy do mojego ulubionego. O, tu tak na siłę. Okej, w takim razie weźmy babeczkę po prostu. Zobaczmy na placyku. Nie wiem, czy mam uzupełnienie, czy nie, ale zobaczmy po prostu tego skina. Kolejka jest pełna. Aha, i w tym czasie może jak w sumie nie zdążę. Pokażę wam. Luxi, 16 tysięcy osób przeżytych. Jeszcze potrzebuje niecałe 9 tysięcy. Tam 8 tysięcy, coś tam. Pirat prawie już mamy przedostatnią fazę, czyli tego złote takie dymki plus. Później na 320 tysięcy expa mamy już koło, czyli ten bugbling, który też mi się nie podoba. Dalej, hybryda. Prawie fioletowa. O, do hybrydy ładnie te skrzydła pasują. Prawie fioletowa hybryda, czyli też stosik totalny. Wydaje mi się, że szybko wbijemy te skiny. Najbardziej mi zależy na tym nie, żeby wbić setny level, tylko na tym, żeby wbić sobie złotą Lux i sobie na spokojnie grać. Czy Lux, nie wiem jak ją się czyta. Lux w LoLu była przez zwykłe X, a tutaj jest XE. Więc nie wiem, Luxi czytam sobie, tak po prostu. Wiem, że pewnie będziecie mnie poprawiać, ale tak po prostu sobie czytam. Odcinek nie zmontowany, tak jak mówiłem, Access śpi. Długo nam się coś ładuje, to powinno być fajnie wycięte. Nie ma czasu. PSC-ki. Tu mam troszeczkę PSC-ków, trochę mi leży na ziemi, bo się bawiłem na live'ie. O, ludzie tutaj ze mną... Aha, wziąłem skrzydła jednak, okej. Dobra, to pokażę wam ze skrzydłami w sumie. Skin sam w sobie... jest spoko. Aha, spróbowane. Okej. Według mnie ten skin jest bardzo opłacalny, jeżeli chodzi za 1200, bardzo mi się podoba i jest ładny, naprawdę. I dosyć jeszcze ma taką edycję stylu, taki bonusik do tego, nawet spoko to wygląda. W ogóle dziwne to teraz ten plac zabaw jest zrobiony. Czemu nie mam? Aha, mam już maskę, dobra. Wychylanie z tą maską może przeszkadzać, bez maski no to typowy tryhardowy skin. I powiem wam szczerze, że... polecam. Serio, polecam. Co do faceta jeszcze nie widziałem w grze, bo widziałem tego skina, widziałem jak Beznisko z nim grał i trochę widziałem przecieków. Jest spoko. Tego faceta jeszcze nie widziałem w grze, dlatego fajnie jakbyśmy go sprawdzili.
Widzowie prosili, żebym kupił faceta i go pokazał, bo też chcieli zobaczyć, dlatego to zrobiłem. No i co? Tu mamy już chyba wszystko, nie? Ktoś tu poleciał? Nie wiem w ogóle, jak ten plac zabaw teraz działa. Nie wiem. Okej, okay, w takim razie wychodzimy. Skin wydaje mi się, że ta babeczka jest fajna. Fajne ma kolory, fajny strój. Jest smukłą postacią, dlatego łatwo się nią gra. Wiecie, o co chodzi, że nie przeszkadza w niczym. I teraz tak, facet, dałem go na lubionego. Nie ma edycji stylu. Facet nie ma edycji stylu, a bugmink do faceta jest zwykłym... Zwykła taniocha. Nie podoba mi się. Nie chcę uzupełniać oddziału. O, kliknijmy, żeby nie uzupełniać. Zwykła taniocha, nie podoba mi się ten facet, dlatego... A, level 60. Nie wiem, czy zauważyliście. Czy mówiłem, nie mówiłem chyba. Level 60. Pamiętajcie właśnie, zapomniałem o najważniejszym, wam zapomniałem powiedzieć. Wspierajcie z kodem Patchol, ponieważ na marzec też mamy konkurs. Wysyłajcie screen na Discorda. Jest specjalny kanał na Discordzie, kod Patchol marzec się nazywa. I lista nagród będzie udostępniona, tak jak wiecie, w trakcie marca, żebyście wiedzieli, co można wygrać. Nagrody będą równie atrakcyjne, co teraz, bo były bluzy, były V-dolce, jedna osoba wygrała 13,5 tysiąca V-dolcy, rozdałem też dużo PSC-ków po 20, dużo po 40, dwa ratowania świata, jedna osoba nie chce ratowania świata, bo już ma, dlatego wymienimy to prawdopodobnie na 5K V-dolcy. Albo jak mi się uda go przekonać, to na 2800. No żartuję oczywiście. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie chciał. Tam jesteśmy w trakcie dogadywania się, bo też nie chcę narzucać komuś. Miało być ratowanie świata, no ale skoro ta osoba ma już ratowanie świata, no to nie będę mu narzucał. Ej, nie, ma być ratowanie świata i koniec. Chodzi o to, żeby się zgadzało po prostu cenowo, jak to wyszło. Facet. No taki troszeczkę ulany streamer, no, takiego ulanego streamera wygląda, widzicie? Przeszkadza, nie przeszkadza, ale ja nie lubię takich postaci szerokich, tak jak ten facet. Co, my jesteśmy na rozdziałce mojej, rozciągniętej, więc zobaczymy sobie jeszcze Full HD. Pewnie będziecie się zastanawiać, czy go kupić. Pełny ekran, Full HD, zastosuj. Zobaczymy, co się zmieni. Dobra, trochę rozciągnięta do góry. No, na tej rozdziałce jest jeszcze troszeczkę bardziej taki... wyższy, ale też wydaje mi się, że trochę za gruby. Zielony kolor, bardzo taki cukierkowy, nie do końca mi się podoba, ten pomarańczowy lepiej wygląda. Aczkolwiek skin nie przeszkadza, więc jeżeli podobają wam się skiny postaci męskie, a nie damskie na przykład, to też fajny skin nawet. Za 1200, bugbling jest słaby, ale bez bugblinga chyba spoko, co nie? Wydaje mi się, że ok. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobają te skiny i czy kupujecie, czy nie. Czy z konem Patchol, czy tam nie. Czy to, że nie, to nie piszcie po prostu. No, niepotrzebne. Okej, okay, w takim razie co? Mamy wszystko, może jeszcze ten bugming, albo tego gościa pokażemy z jakimiś innymi bugmingami. Co możemy do niego pokazać? Cokolwiek, czarną tarczę, wcina się w bluzę, skrzydła deluxe. To są skrzydła deluxe, bo dużo osób pyta od skina za setny poziom karnetu i te skrzydła mają edycję stylu na złote, jeżeli bijemy ją na full. Fajne są te skrzydła, ale tylko do niej pasują i do paru niektórych, do niektórych skinów. Taki ten skin trochę zwykły, tak jakbyście w pancie wzięli wypełnienie koloru i tylko zielonym takim tą bluzę zamalowali. Taki zwykły ten skin. Osobiście mniej polecam niż babeczkę. Babeczka według mnie... gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Niebieska babeczka. Ej, zgubiłem teraz ją. Jest tutaj. Dobra, babeczka według mnie na tym stylu bez bugblinga, a jeżeli już z bugblingiem, no to oczywiście z moją ulubioną katanką, bo jaką uwielbiam. Nie, chyba bez bugblinga. Z tym... Z tarczą spoko, dobra. Weźmy czarną tarczę jeszcze na szybko, zobaczmy. No ale to już jest koniec odcinka. Jeżeli jesteście ciekawi, jak czarną tarczą wygląda w grze na tryhardowym stylu, to już wam pokazuję. Według mnie to jest bardzo fajny skin. I przepraszam, że nie było sprawdzenia, kupić ostatnich skinów, ale według mnie były za słabe, żeby w ogóle je kupować, a wiecie, jak ja kupuję wszystko, to te mi się totalnie nie podobały. Po pierwsze te skiny balonów, po drugie skiny farmerów jeszcze bym kupił, ale wtedy nie miałem akurat V-dolcy i czekałem na wypłatę, dlatego nie miałem jak. A nie chciałem też pożyczać, mówię, kurczę, no, na skiny pożyczać to trochę słabo, dlatego czekałem na wypłatę i może tych farmerów bym kupił, ale no nie. No i co, i skin spoko, trochę te włosy wystają za tarczy, ale nie jest chyba źle. No, w tej wersji tryhardowej najlepiej mi się podoba. Znaczy tryhardowej, ja tak to nazywam oczywiście.
Lecimy, 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 nie śpimy. Jakby to powiedział nasz Bagetson. No i spoko. Naprawdę, ten skin jest bardzo ładny. Nie umiem na full HD grać, nie umiem. Już widzę. Ale z powrotem chyba będę wracał do tej rozdziałki. Dajcie właśnie znać w komentarzach, czy zostań na rozdziałce tamtej, czy tą, czy którą. Znaczy się na tej szerszej, czy zostawić na full HD. Dziwnie mi się gra. O, już mam full macy. Aha, bo 500, no tak, zapomniałem, że 500 maców na placu zabaw. W sumie na full HD też się spoko buduje. Nawet chyba lepiej mi się buduje. Nawet mi się lepiej chyba buduje, więc nie wiem. Muszę jeszcze raz sprawdzić sobie. Dobra, daj mi jeszcze ten metal. Dobra, ostatnie budowanko i lecimy spać, co? O nie, coś mi się spieprzyło. O, to ostatnie było super. Spoko się buduje, tylko jakoś tak musiałbym się przyzwyczaić. Okej, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i widzimy się albo na streamie, albo na następnym odcinku z Iconica, czyli skina za Galaxy. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że zostawicie suba, łapkę w górę, dzwoneczek i kod patrzył w sklepie. Do zobaczenia. Cześć.